Jakbym zadał wam takie pytanie, nie wiem, co byście mi odpowiedzieli. Kto z nas prawdziwie chce iść za Jezusem? Takie, nie odpowiadajcie. Ale to jest takie pytanie dla nas było do takiego głębszego przemyślenia. Prawdziwie, co to znaczy prawdziwie iść za Chrystusem? Wiecie, wielu było, zauważcie, wielu było ludzi, którzy chodzili i widzieli, przychodzili do Chrystusa, bo mieli potrzeby. Ale zauważcie, ale prawdziwe chodzenie z Jezusem to są głębokie wyrzeczenia. Wiecie, myślę, że to są tak głębokie, często my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wiecie, gdy człowiek tak głębi się, to zagłębi, zaczyna zastanawiać się nad tym, to powiem wam, jest to wiele wyrzeczeń, za których nikt ci nie zapłaci. Znaczy się, zapłatę dostaniemy. Tylko, że bardzo często my koncentrujemy się tylko na tym, co jest tutaj, tu i teraz, prawda? Czy nie jest to prawda? Powiedzcie, czy nie jest to prawda? Czy koncentrujemy na tym tu i teraz? Ja tu i teraz. Kto tam wie, jak to będzie w przyszłości? Ale moi drodzy, myślę, że my jako lud Boży zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg jest wierny i nikt z nas nie straci zapłaty, jeśli usługiwał i usługuje. Nikt nie straci zapłaty, wiecie? I to jest kwestia taka, że to usługiwanie wiąże się często z obciążeniem. Bo jesteśmy często może zmęczeni pracą, zmęczeni obowiązkami, zmęczeni może czasem rodziną, która jest, posłuchajcie, czy nie jest tak? Jesteśmy czasem, i to jest takie obciążenie, i Pan mówi, idź i głoś. Mówiłem na temat, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale moi kochani, zanim po prostu będę mówić o tym, co chcę dzisiaj mówić, to taka istotna kwestia. Czy dzisiaj tak szczerze, faktycznie myślę o tym, Panie, chcę tak całkowicie służyć Tobie. Panie, jestem całkowicie do Twojej dyspozycji. Panie, użyj mnie, jeśli chcesz. Wiecie, to jest takie poważne, jeśli odpowiecie na to pytanie tak, to wiąże się to też z konsekwencjami. Myślę, że z jednej strony powiemy, ze świata bardzo negatywnie. Świat bardzo negatywnie traktuje Twoje wyznanie. Bardzo negatywnie, ale Bóg mówi taką bardzo istotną zasadę, ale ja będę z Tobą. I teraz pomyślcie tak, jak zobaczcie, apostołowie byli w więzieniu i zostali tam zbiczowani i posłuchajcie, była taka sytuacja i mówią, nie będziecie więcej w tym imieniu nauczać. A cóż oni odpowiedzieli? Co oni odpowiedzieli? Kogóż lepiej słuchać? Was czy Boga? Moi drodzy, dzisiaj Pan Bóg mówi do naszych serc, abyśmy byli światłem dla tego świata, dla tego ginącego świata i do tego nas zachęca. I moi kochani, temat nasz to wielkie wyzwanie. Moi drodzy, wielkie wyznanie, wezwanie, wielkie wezwanie. Wezwanie nas i moi kochani, otworzymy Słowo Boże z Ewangelii Mateusza. I przeczytamy, bo to są istotne rzeczy, moi drodzy, których będziemy czytać, jak zawsze z Bożego Słowa są istotne rzeczy. Czytamy Ewangelię Mateusza, rozdział 16, od wersetu 24 do 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersetu 24 do 28. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze sam siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I moi kochani, jest to wiele fragmentów Bożego Słowa w Ewangeliach, w wszystkich czterech Ewangeliach. Wiecie, ja tych wszystkich czterech Ewangelii nie będę czytać, jeśli ktoś notuje, to podam w Ewangelii Mateusza, też 10 rozdział, 37 werset. Zobaczcie, 10 rozdział,
37 werset mówi, zobaczcie, 10:37 mówi tak słowo, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, to co? Nie jest w niegodzie. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest w niegodzie. Kto nie bierze krzyża swego, idzie za mną, nie jest w niegodzie. Moi drodzy, zauważcie, to jest bardzo istotne stwierdzenie i w kolejnych Ewangeliach również Marka 8:34-37, Łukasza 9:23-27, również 14, Łukasza 14:25-27 i 17:33 również Łukasza. I Jana 12:25. Zobaczcie, tyle fragmentów Słowa Bożego, które mówi, zobaczcie, jeden z głównych tematów zawsze powracających nauczanie Jezusa. Jeden z głównych tematów, zauważcie, zawsze powracających w nauczaniu Jezusa. I zobaczcie takie słowo, posłuchajcie jednego. Stale konfrontował ludzi z wyznaniem, jakim jest chrześcijańskie życie. I moi drodzy, tu są takie trzy warunki, jakie należy spełnić, jeśli człowiek chce prowadzić prawdziwe chrześcijańskie życie. Nie falsyfikat, nie kopie. Moi kochani, ostatnio w jednym z muzeów był wystawiony bardzo taki znany obraz. I jeden z uczestników podszedł do tego obrazu i mówi, że jest to falsyfikat. To nie jest wcale Van Gogh. I wszyscy tacy zachwyceni. Podziwiali tego, takiego piękny, wiecie, a jeden z tych ludzi, którzy zwiedzali muzeum, mówi, posłuchajcie, to jest falsyfikat. Zauważcie, jak można mocno upodobnić się do czegoś, zauważcie. Ja nie zapomnę jednej sytuacji, jak do Bydgoszczy samochodem i wyskoczyliśmy, wiecie, to tak dużo wcześniej, to tak nie było tych stacji benzynowych, tylko się skakiwał do lasu, prawda? A jak skoczyło do lasu, to te grzyby, wow, ja mam grzyb, ludzie, wiecie co, nazwałem was 9, jakie prawdziwki, normalnie, posłuchajcie, takie żarty, taka radość, takie brązowe, że trzeba tak wiesz, troszeczkę pokapał, potem tak, no piękne. I tak trzymam te, wiecie, idę do tego mojego przyjaciela Tomka Rosy z Bydgoszczy i tak trzymam, wiecie, coś tam mi szatany nazwieram, jakie szatany? No, słuchajcie, nie popatrzyłem pod spód, wiecie co, popatrzyłem tylko na wierzch i na tą nóżkę tak nie do końca i taki byłem szczęśliwy, 9 prawdziwków znalazłem przy jednym postoju, krótkim postoju na, wiecie co. Także i słuchajcie, czy to są szatany. Wiecie, zauważcie, jak bardzo jest podobny, jeśli nie spojrzysz pod spód, jeśli go nie spróbujesz. Posłuchajcie, bo to jest jeszcze próba, jeśli go nie spróbujesz. To nie będziesz wiedział, tak bardzo może się podobać. I moi kochani, jak to ważne jest, aby nasze życie chrześcijańskie było takie czyste i przejrzyste. Słowo Boże mówi, że my, jako lud Boży, jesteśmy listem otwartym, czytanym przez wszystkich ludzi. Wiecie, byliśmy w parku teraz we czwartek i posłuchajcie, no i tam podchodziłem takie, bo taki był sąsiad do ludzi i wiecie co? Takie jedno zastanowienie, rozmawiam z tym moim sąsiadem, mówię, no bo musimy Ewangelię, to powiedziałem mi Ewangelię, a ten koło niego, który siedzi, ty Łódź tam byłeś przyjdzie, oni tam nie byli zainteresowani, ale wiesz, ale jak ja pochwaliłem sąsiada, to teraz tak słuchanie. I posłuchajcie, ten mówi tak, ten z boku, co koło niego siedział, u mojego sąsiada, mówi tak, a czemu to wy nie przychodzicie? Wy 2 czy 3 lata temu byliście tutaj, czemu nie przychodzicie? Ja mówię, pan co, mówię, ja dostałem taką reprymendę od Boga za to, mówię, będziemy przychodzić. O, to fajnie. To zauważcie, my mówimy tak, że idziemy i nic się nie dzieje, nie? No jak to? Ktoś tam przechodził, ktoś tam przysłuchał, komuś daliśmy Biblię. Takie nic. Moi kochani, to nic. To nie jest prawdą. Ci ludzie przysłuchują się. Ci ludzie patrzą, czy my jesteśmy stali w naszej postawie. Bądźcie stali, mówi Boże Słowo, niewzruszeni zawsze pełni zawodu do pracy dla Pana. Pomimo tego, że widzimy, że no, 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 nic się nie stało, no nic takiego nie było, no zauważcie. Ale moi drodzy, ludzie słuchają. Ludzie potrzebują dzisiaj Ewangelii. Potrzebują zobaczyć w nas Chrystusa. Moi drodzy, gdy idziemy, to tam mamy prezentować Chrystusa. Jego postawę, zobaczcie. Pan Jezus nie przejmował się, głosił. I tłumy za nim szły. Dlaczego? Dlatego, że z Niego moc wychodziła. Pan Bóg powiedział, gdy my pójdziemy, to On to wszystko pobłogosławi znakami i cudami. Moi drodzy, czy to jest prawda? Ja w to wierzę. I moi drodzy, tylko ważną rzeczą jest nasze kroki.
To jest takie wielkie, wielkie wezwanie dla nas, abyśmy, tak jak mówię, nie upodabniali się do tego świata, ale mieli umysły przemienione. Pamiętasz, Jusiu, to? Pamiętasz to? Może byśmy kiedyś wrócili jeszcze do tego razu, do tego kazania. Aby mieć umysł przemieniony, zauważcie, świat ciągle dąży do tego, aby zabezpieczyć wszystko, co jest potrzebne tu na ziemi. Ale moi kochani, ale co z wiecznością? Kto tam wie, jak tej wieczności? My wiemy, jako Boże słudzy, że jest ta wieczność i że warto zainwestować w wieczność. Moi kochani, dzisiaj, tak jak mówimy Słowo Boże, zachęcę nas do tego, aby zainwestować, być oryginalny, nie być kopią czegoś, ale być oryginalny. Chcę być, Panie, dla Ciebie oryginalny, taki jak jestem. Moi kochani, każdy z nas jest inny. Jeden jest człowiek cholery, drugi jest flegmatyk, ale Pan Bóg połączył tych ludzi w jedną całość, aby szli i puścili. Pan Bóg powiedział, pójdziecie razem. Moi drodzy, jeden będzie może stał na ławce, będzie krzyczał, a drugi będzie z boku po ławki się modlił. Moi kochani, wtedy jest co? Jedność. Wtedy jest jedność, gdy my idziemy, nie każdy jest musi stać gdzieś tam na platformie, ale każdy jest potrzebny. Każde jedne ręce, każde jedne usta potrzebne są wspierać. Czy podać?